Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnej historii. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie również łapkę w górę oraz komentarz, a jeśli macie taką możliwość, wesprzyjcie mnie, proszę, na patronite. A tymczasem przechodzę już do treści dzisiejszego odcinka. Zapraszam. W niewielkiej miejscowości w województwie mazowieckim w powiecie Siedleckim mieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem dziewczynka o imieniu Ania. Jej rodzinna miejscowość była cicha i spokojna, pozbawiona dramatów o charakterze kryminalnym. W związku z tym okolica była miejscem bezpiecznym i przyjaznym rodzinom z dziećmi. Ania. Niewysoka, długowłosa blondynka o dużych niebieskich oczach urodziła się w 2004 roku jako najmłodsza z czwórki rodzeństwa. Była dzieckiem spokojnym, dobrze ułożonym, podobnie zresztą jak jej siostra i bracia, z którymi rodzice nie mieli żadnych problemów, a o których dobre zdanie mieli także nauczyciele w pobliskiej szkole. Rodzina postrzegana była przez wszystkich sąsiadów, znajomych oraz dalszą rodzinę jako całkowicie normalna, a ich życie toczyło się wolnym, spokojnym rytmem. Był rok 2020, kiedy 16-letnia Ania uczęszczała do zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach do klasy o profilu gastronomicznym. Tutaj, podobnie jak w poprzednich placówkach, Ania miała wśród grona nauczycielskiego bardzo dobrą opinię. Często uczestniczyła w zajęciach pozaszkolnych, brała czynny udział w różnych uroczystościach i w życiu kulturalnym szkoły. Kiedy w placówce organizowane były uroczystości czy inne ważne wydarzenia, Ania zawsze była jedną z pierwszych osób, które zgłaszały się do przystrojenia szkolnego korytarza czy do sal lekcyjnych na specjalne okazje. Nauczyciele uważali Anię za osobę uczynną, aktywną i spokojną, ale otaczającą się dużą liczbą koleżanek i kolegów. Uczyła się bardzo dobrze i uchodziła za jedną z najlepszych uczennic która prawie w ogóle nie opuszczała zajęć, a ciężką pracą zdobywała same dobre oceny. Była koleżeńska i pomocna, a dzięki swojemu przyjaznemu i otwartemu usposobieniu, rówieśnicy darzyli ją niezwykłą sympatią. Ania ściągała także na siebie spojrzenia kolegów, nawet tych ze starszych klas, ponieważ śmiało można powiedzieć, że była jedną z najbardziej urodziwych dziewcząt w szkole. Była otwarta na innych, z łatwością nawiązywała nowe znajomości i z życzliwością zwracała się do rówieśników. Miała mnóstwo planów i marzeń, które chciała zrealizować, a przy tym była również zwykłą nastolatką, którą pochłaniała codzienność, nauka, praktyki zawodowe, obowiązki domowe, a w ostatnim czasie również przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Choć dziewczyna miała dopiero 16 lat, to bardzo często myślała o tym, jak to będzie, kiedy wreszcie stanie się pełnoletnia. Nie mogła się doczekać swoich osiemnastych urodzin, a swojej siostrze mówiła, że ma już nawet gotową listę gości i chciałaby zorganizować wielką imprezę. Latem 2020 roku 16-latka poznała o 5 lat starszego od siebie Jakuba, pochodzącego z pobliskiej miejscowości. Ich domy dzieliło 10 kilometrów. Początkowo dużo rozmawiali ze sobą przez komunikator internetowy, a po pewnym czasie spotkali się, natomiast wkrótce zostali parą. Łączyło ich wiele wspólnych zainteresowań, Lubili ze sobą rozmawiać, wspierać się wzajemnie, choć różnica wieku między nimi była spora, ich rodziny nie miały nic przeciwko tej relacji. Jakub od początku starał się być opiekuńczy w stosunku do swojej nowej dziewczyny, dlatego rodzice Ani uważali, że mimo tej różnicy wieku, Ania i Kuba stanowią szczęśliwą parę. Chłopak pochodził z rozbitej rodziny. Jego rodzice rozwiedli się jakiś czas wcześniej i porówno podzielili się opieką nad dwójką dzieci. Mama Jakuba z zawodu policjantka, która pracowała w komendzie wojewódzkiej, wyprowadziła się z domu, a wraz z nią młodszy brat Jakuba. Kuba natomiast został ze swoim ojcem, z którym bardzo dobrze się dogadywał. Wydawało się, że Kuba nie miał pretensji do matki, i nie czuł się odrzucony, a rozstanie, jak i fakt, że został pod opieką swojego ojca, przyjął dobrze. Z mamą pozostawał w stałym kontakcie, odwiedzał ją, a także spędzał czas z młodszym bratem, ale warto wziąć pod uwagę jednak również to, że choć wielu nastolatków okazuje bunt, to bardzo często też nie mówią o swoich uczuciach i fakt, że nie mówią nic na temat sytuacji, w której się znajdują, to nie oznacza, że są zadowoleni z takiej trudnej sytuacji. Tu w przypadku Jakuba. To, że on nie skarżył się na sytuację w domu, na tę sytuację, że został rozdzielony z bratem, że nie mieszkał z obojgiem rodziców, to, że o tym nie mówił, to wcale nie znaczy, że jemu ta sytuacja odpowiadała. Chłopcy co prawda dostosowali się do nowej sytuacji i cała rodzina, choć oddzielnie, to zaczęła w miarę normalnie funkcjonować. Tata Jakuba był stolarzem i prowadził własny warsztat, w którym przyuczał syna do zawodu, by ten mógł później przejąć po ojcu firmę, gdy on sam będzie już odpoczywał na emeryturze. Zakład całkiem dobrze prosperował i na brak klientów nie można było narzekać, choć chwilowy zastój w pracy był spowodowany tym, że w 2019 roku doszło do pożaru stolarni należącej do taty Jakuba. Sam nastolatek uchodził za chłopaka spokojnego, miłego i dobre zdanie mieli o nim sąsiedzi oraz rodzina, ale także jego znajomi. Chłopak nie sprawiał ojcu problemów wychowawczych, nie szukał ich także w swoim dorosłym życiu, był od ani starszy, miał już po części ułożone dorosłe życie, stałą pracę, a dziewczyna dopiero poznawała swoje możliwości, snuła plany i nie była pewna swojej przyszłości, mimo wszystko tak naprawdę dopiero wchodziła w swoją fazę dojrzewania i dorastania, to mimo wszystko między nimi zaiskrzyło i młodzi szybko znaleźli dużo wspólnych tematów do rozmów, ich znajomość płynnie przeszła z koleżeńskiej relacji, która polegała na nieustannym wysyłaniu do siebie wiadomości tekstowych, w związek, w trakcie którego chętnie i często spędzali ze sobą czas. Początkowo Ania i Kuba dogadywali się ze sobą znakomicie, a znajomi dziewczyny uważali chłopaka za wyluzowanego i wesołego kolegę, z którym można było porozmawiać na każdy temat. Niczego przeciwko związkowi ani ze starszym chłopakiem nie mieli jej rodzice, którzy poznali Jakuba i mieli o nim dobre zdanie. Chłopak nie miał również żadnych problemów z nawiązywaniem poprawnych relacji z rodzeństwem swojej dziewczyny. Z czasem jednak Ania zaczęła zauważać, że jej związek jest daleki od jej romantycznych wyobrażeń i baśniowej miłości. A im dłużej Ania i Kuba stanowili parę, tym więcej niepokojących sygnałów dziewczyna zaczęła dostrzegać. W miarę upływu czasu Jakub stawał się o swoją dziewczynę coraz bardziej zazdrosny, zaczął ją ograniczać, zwłaszcza jeżeli chodzi o kontakty towarzyskie. Chciał, aby dziewczyna poświęcała mu cały swój wolny czas, nie potrafił zaakceptować tego, że Ania chciała i miała potrzebę spotykania się z koleżankami, a z czasem do szału doprowadzał go jakikolwiek kontakt Ani z płcią przeciwną, bo zazdrosny był nawet o kolegów z jej klasy. Jakub stawał się wręcz zaborczy, zaczynał kontrolować dziewczynę i robić jej wyrzuty z każdego błahego powodu. O problemach w związku Ania zwierzała się koleżankom i kolegom którzy zresztą sami niejednokrotnie byli świadkami toksycznych zachowań Jakuba w stosunku do Ani, w ich opinii chłopak stawał się nie do zniesienia, a jego zachowanie zaczynało być mocno niepokojące. Niekiedy znajomi stawali w obronie Ani, zwracali kubie uwagę, kiedy chłopak zwracał się do nastolatki w nieodpowiedni sposób. Szczególną uwagę i niechęć Jakub wykazywał w stosunku do jednego z kolegów Ani. Chciał, aby dziewczyna zerwała z nim znajomość, mimo że była to relacja czysto koleżeńska. W końcu po kilku awanturach odpuścił i nawet wyraził zgodę na to, aby Ania utrzymywała tę znajomość. 2 grudnia 2020 roku Kuba w czasie kłótni ze swoją dziewczyną stwierdził, że nie będzie już zabraniał jej kontaktów z kolegą. Takie zachowanie wskazywało na to, że chłopak chciał mieć i miał pod kontrolą każdy nawet najmniejszy szczegół życia swojej dziewczyny. To on decydował, jak ma się ubrać, z kim rozmawiać i jak zachowywać się w towarzystwie, które on wybierał. Co prawda wreszcie zgodził się na to, by dziewczyna utrzymywała kontakt z kolegą, ale to nie powinno być kwestią jego decyzji. Dla Dorastającej nastolatki tych ograniczeń było już za wiele. Ania czuła się jak w więzieniu. Nie chciała już żyć w tej relacji i uznała, że musi zakończyć tę znajomość. 3 grudnia 2020 roku Ania wyszła z domu w godzinach porannych. Pożegnała się z rodzicami, miała jechać na praktyki. Jakub przyjechał po nią i powiedział, że ją odwiezie. Ruszyli w kierunku siedlec. Wychodząc z domu, Ania powiedziała starszej siostrze, że wróci do domu około godziny 17, jednak nie pojawiła się w domu o umówionej porze. Rodzice postanowili zadzwonić do najmłodszej córki, mając nadzieję, że uda im się szybko ustalić, gdzie przebywa Ania. Jednak dziewczyna nie odbierała telefonu. Rodzina zaczęła się niepokoić. Jednak postanowili jeszcze trochę poczekać na powrót Ani. Dziewczyna, co prawda, nie była jeszcze dorosła, ale była odpowiedzialna, nie sprawiała kłopotów wychowawczych, w związku z tym postanowili jej zaufać i poczekać na jej powrót. Po pewnym czasie zadzwonili do Jakuba, chłopaka córki, powiedział im że tamten dzień spędzili razem, Ania nie poszła na praktyki, tylko była u niego w domu, po czym on odwiózł ją do domu o umówionej porze, dodał, że nastolatka zostawiła w jego domu swój telefon. Jakub zaoferował nawet pomoc w poszukiwaniach, kiedy samodzielne próby zlokalizowania nastolatki nie powiodły się, rodzina postanowiła zgłosić zaginięcie szesnastolatki lokalnej policji na komendę wraz z siostrą Ani udał się również Jakub. Kiedy stawili się w budynku komendy, było kilka chwil po północy. Policja podeszła do sprawy bardzo poważnie nie brano pod uwagę samowolnego oddalenia się z domu, już następnego dnia, kiedy dziewczyna nie wróciła na noc do domu, rodzina wiedziała, że musiało przydarzyć się coś złego. O tym, gdzie mogła przebywać Ania, nie miały pojęcia jej przyjaciółki, koleżanki i koledzy. Od godzin wieczornych nikt z dziewczyną nie miał kontaktu, nie pojawiła się ona w swoich mediach społecznościowych, nie odpisywała na wiadomości i nie wzięła udziału w praktykach w dniu zaginięcia ani też kolejnego dnia. Jakub wraz z rodziną udostępniał na portalach społecznościowych informacje o zaginięciu. Pierwsze wzmianki pojawiły się także w mediach lokalnych, gdzie umieszczono zdjęcie Ani oraz krótką notatkę o treści. Nastolatka wyszła z domu dnia 3 grudnia 2020 roku. Swój powrót zaplanowała na godzinę siedemnastą, jednak dziewczyna do tej pory nie powróciła do swojego miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi i z rodziną. Zaginiona jest szczupłej budowy ciała, ma 165 cm wzrostu, długie blond włosy w chwili zaginięcia ania ubrana była w granatową kurtkę z kapturem oprzytym czarnym futerkiem. Miała na sobie czarną bluzę z kapturem, czarne spodnie oraz buty sportowe w kolorze szaro-czarnym. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Komunikat o zaginięciu nastolatki pojawił się na stronie policji, ale również na lokalnych i ogólnopolskich portalach. Wkrótce do policjantów z Siedlec dołączyli również funkcjonariusze komendy wojewódzkiej policji w Radomiu oraz policjanci z komendy głównej policji w Warszawie. Sprawa wyglądała poważnie i bliscy nie wierzyli, że Ania mogłaby uciec z domu. Choć brano również pod uwagę, że dziewczyna mogła mieć już dość zazdrosnego i zaborczego chłopaka, który chciał ją zamknąć w złotej klatce. Do której klucz miał tylko on. Może chciała uciec od tej sytuacji, zwyczajnie odpocząć, jednak tak nieodpowiedzialna ucieczka nie była w, w stylu ani. Dziewczyna miała dobry kontakt ze swoją rodziną, i jeśli miałaby jakieś problemy, które musiałaby rozwiązać, w każdej chwili mogła poprosić bliskich o pomoc. Tymczasem mijała kolejna doba. A dziewczyna nie wracała do domu, nie dawała znaku życia. Siedlecka policja pracowała w sprawie Ani dwutorowo. Pojawił się pies tropiący i szukano dziewczyny w terenie, prowadzono standardowe poszukiwania osoby zaginionej, ale także sprawdzono wątek, w którym Ania mogła paść ofiarą przestępstwa. Sprawdzano monitoringi na terenie siedlec oraz okolicy. Wszystkie policyjne patrole otrzymały zdjęcie oraz rysopis zaginionej. Policjanci od samego początku mieli jednak dziwne przeczucie, że Jakub, chłopak ani nie jest z nimi szczery. Obserwowali jego zachowanie, pytali o niego znajomych dziewczyny, a praca operacyjna śledczych doprowadziła ich do przekonania, że chłopak zaginionej nastolatki może mieć coś wspólnego z jej zaginięciem. W związku z tym zatrzymano go i przeprowadzono przesłuchanie. Początkowo chłopak powiedział to, co mówił już wcześniej, że spędził z Anią cały dzień, po czym około godziny 17:00 odwiózł ją do domu. Policjanci przedstawili mu jednak dowody na to, że kłamie. Jakie dowody posiadali, to nigdy nie zostało ujawnione. Być może był to dowód z zeznań jakiegoś świadka, który widział chłopaka w innym miejscu. W każdym razie pod wpływem przedstawionych dowodów chłopak się załamał, umiejętnie przeprowadzone przesłuchanie doprowadziło do emocjonalnej reakcji przesłuchiwanego, który nie mogąc dłużej wytrzymać napięcia związanego z tajemnicą o tym co się stało, wyznał śledczym, że zabił swoją dziewczynę, a następnie wskazał miejsce ukrycia zwłok. Powiedział, że przyczyną zbrodni była rozpacz związana z rozstaniem, Ania zerwała z nim tamtego dnia, a on nie wyobrażał sobie, by mogła być z kimś innym. 6 grudnia do mediów trafiła informacja o tym, że ciało zaginionej przed trzema dniami Ani zostało odnalezione tego dnia o godzinie 16:30, a dziewczyna padła ofiarą przestępstwa. Zatrzymany poprzedniego dnia chłopak, po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, wskazał miejsce ukrycia ciała. Sąd postanowił o zastosowaniu wobec niego aresztu tymczasowego. Informacja ta wstrząsnęła lokalną społecznością, ale również ludźmi z całej Polski, ponieważ media bardzo szybko zaczęły mówić o tej ogromnej tragedii. Koledzy i koleżanki z klasy Ani. Otrzymali wsparcie psychologa, gdyż wiadomość o śmierci tak ciepłej i otwartej rówieśniczki okazała się dla młodzieży trudna i niezrozumiała. Nikt nie podejrzewał, że związek Ani i Jakuba może skończyć się w tak tragiczny sposób. Co prawda zachowanie chłopaka było niepokojące, ale nikt nie spodziewał się, że 21 latek. Mógłby w taki sposób skrzywdzić Anię i odebrać jej życie. Nagłe i bezsensowne odejście Ani bardzo mocno odbiło się przede wszystkim na jej rodzinie, która nie miała pojęcia o tym, że w związku dziewczyny i jej chłopaka od jakiegoś czasu nie działo się dobrze i że chłopak stosował wobec niej psychiczny terror. Być może nastolatka nie chciała martwić ich swoimi problemami. Albo wstydziła się powiedzieć, że chłopak, którego mieli za uczynnego i spokojnego człowieka, tak bardzo zmienił się przez ostatnie miesiące. Niestety, ofiary przemocy bardzo często czują się winne tego, co je spotyka, wstydzą się tego i dlatego nierzadko ukrywają negatywne zachowania swoich partnerów. A przecież ofiara nie jest winna, to nie jest jej wstyd. Wstydzić powinien się prześladowca. Policjanci i prokuratura rozpoczęli oględziny miejsca odkrycia ciała. Zabezpieczono dowody zarówno w lesie, w którym odnaleziono nastolatkę, ale również w domu, w którym Jakub mieszkał z ojcem. Śledczy nie ujawniali mediom zbyt wielu szczegółów tej zbrodni. Dopiero po pewnym czasie w mediach pojawiły się szczątkowe przekazy. Dziś wiemy już o tej zbrodni dużo więcej. Jakub i Ania spotkali się 3 grudnia, a w spotkaniu tym nie było nic szczególnego i wyjątkowego. Chłopak odebrał ją z jej domu i początkowo miał w planach zawieść Anię swoim samochodem na praktyki. W trakcie podróży Ania zmieniła jednak zdanie i uznała, że tego dnia może pozwolić sobie na małe wagary chociaż do tej pory raczej unikała uchylania się od swoich obowiązków. Zamiast na praktyki, Ania wybrała się wraz z Jakubem w odwiedziny do jego brata. Spędzili z nim trochę czasu, a następnie pojechali do domu Jakuba. Tam początkowo wszystko wydawało się być w najlepszym porządku. Wspólnie posprzątali jedno z pomieszczeń gospodarczych w domu Kuby i jego taty, a następnie postanowili odpocząć i obejrzeć wspólnie film. Widać było jednak, że Anie coś gryzło. Jakub domyślał się, że jego dziewczyna chce z nim zerwać. Około godziny 16.30 Ania powiedziała, że nie chce już dalej ciągnąć tego związku i że jest nim zmęczona. Jakub podejrzewał, że za zerwaniem i decyzją Ani stoi inny chłopak czemu dziewczyna nie zaprzeczyła. Kiedy Ania zaczęła poprawiać pościel na łóżku, na którym wcześniej leżeli i nosiła się z zamiarem opuszczenia domu Jakuba, chłopak dosłownie wybuchnął gniewem. Ania była wówczas odwrócona tyłem, gdy Kuba sięgnął po leżący na szafce należący do niego pasek, zarzucił go dziewczynie na szyi. Wszystko działo się bardzo szybko i pod wpływem ogromnych emocji. Kuba zaczął coraz mocniej zaciskać pasek na szyi dziewczyny, a ta mimo przerażenia próbowała walczyć o życie. Włożyła dłonie między pasek a swoją szyję, usilnie próbowała rozluźnić ucisk, ale Kuba był od niej dużo silniejszy. Uciskał pasek na szyi coraz mocniej. Między parą doszło do szarpaniny i w pewnym momencie oboje upadli na podłogę. Chłopak dalej dusił Anię paskiem, jednak tym razem nie była już odwrócona do niego plecami. Patrzył jej w oczy. Zabijając dziewczynę, pytał, czy będzie nadal z nim. Nie odpowiadała, bo nie mogła złapać oddechu. Nawet to, że widział błagający wzrok swojej dziewczyny, nie powstrzymało go przed tym, aby ją zabić. Po wszystkim kilkukrotnie upewniał się jeszcze, że Ania nie żyje, sprawdzając czy na jej klatce piersiowej pojawia się jakiś ruch, lub czy czuć jej oddech. Najpierw myślał, że dziewczyna udaje martwą, ale kiedy miał już pewność, że Ania nie żyje, Postanowił ukryć jej ciało. Nie bardzo wiedział, gdzie ma to zrobić, ale postanowił działać jak najszybciej, by jego ojciec lub ktoś inny nie zauważył tego, co zrobił. Ciało swojej zamordowanej dziewczyny wrzucił więc do bagażnika swojego samochodu, podobnie jak resztę jej rzeczy oraz saperkę. Dość długo krążył po okolicy. Zdecydował, że najlepiej będzie ukryć Anię na terenie leśnym dwanaście kilometrów od miejsca jego zamieszkania. Saperką, którą zabrał z domu, około dwudziestu metrów od drogi gruntowej wykopał jej płytki, prowizoryczny grób. Wrzucił ją tam wraz z jej rzeczami i przysypał niewielką ilością ziemi. Kopał po ciemku. Wyłączył światła samochodu, żeby żaden potencjalny przypadkowy świadek nie widział tego, co robi. Kiedy odkryto zwłoki ani, na jej szyi nadal zaciśnięty był pasek od jego spodni. Dziewczyna leżała w pozycji embrionalnej. Ziemia w lesie nie była mocno zmarznięta, mimo że był grudzień. Nie było śniegu, a temperatura powietrza wynosiła około dwóch stopni powyżej zera. W ostatnich dniach poprzedzających zdarzenie temperatura nie spadała poniżej zera. Jakub miał więc ułatwione zadanie, jeśli chodzi o kwestie ukrycia zwłok dziewczyny. Chłopak te zbrodnie tłumaczył zazdrością. Nie potrafił pogodzić się z tym, że Ania chciała go zostawić i że prawdopodobnie chciała związać się z innym chłopakiem. W jego głowie piętrzyły się myśli przepełnione zazdrością. Myślał już tylko o tym że jeżeli on jej nie będzie miał, to nie będzie miał jej już nikt inny. Przed śledczymi wyraził skruchę i żal wyznał że jest mu źle z tym co zrobił, bo kochał Anię. 7 grudnia 2020 roku Jakub został przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Siedlcach, gdzie został mu powstawiony zarzut zabójstwa, do którego chłopak od razu się przyznał. Za ten czyn groziło Jakubowi od ośmiu lat pozbawienia wolności do dożywocia. Sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Jakub miał 21 lat, więc był sądzony już jako osoba dorosła, a nie jako sprawca młodociany, jak mogłoby być w przypadku, gdyby w czasie procesu w pierwszej instancji miałby mniej niż 21 lat. Z tego względu nie było żadnych przeciwwskazań, by wydać nawet najwyższy wymiar kary przewidziany w Polskim Kodeksie Karnym. Pogrzeb Ani odbył się 12 grudnia 2020 roku w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Siedlcach. Na pogrzeb przybyli tłumnie uczniowie z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer trzy w siedlcach, rodzina i bliscy Ani. Dziewczyna została pochowana w pięknej białej trumnie, a na jej grobie spoczęło morze kwiatów, w tym wieńce w kształcie serca. Koleżanki Ani położyły przy jej trumnie białego pluszowego misia. Mimo iż dziewczyna została odprowadzona w swoją ostatnią ziemską podróż, to nadal nikt nie mógł uwierzyć w to, że nie żyje. W trakcie kiedy w prokuraturze trwało postępowanie przygotowawcze w celu zebrania dowodów i przedstawienia aktu oskarżenia, policja siedlecka w oficjalnym komunikacie podziękowała wszystkim osobom które wzięły udział w poszukiwaniach Ani i które pomogły w ustaleniu sprawcy. Dziennikarze alarmu, którzy zrealizowali krótki materiał o zbrodni, dotarli do znajomych Jakuba z czasów szkolnych. Mieli o chłopaku dość negatywne zdanie. W szkole sprawiał problemy, bywał narwany i nieobliczalny do tego stopnia, że koledzy nadali mu ksywkę pojebus. Nie wiadomo jednak, jakiego rodzaju były to, to problemy i czy powtarzały się one także w późniejszym czasie. Inni dziennikarze dotarli do sąsiadów Jakuba i jego ojca, który od czasu zbrodni przestał wychodzić z domu. Cała ta sytuacja przerosła mężczyznę i z pewnością nie mógł sobie poradzić z tym, co zrobił jego syn, nie mógł uwierzyć w to, że wychował swoje dziecko na mordercę. Choć rodzina Ani raczej nie udzielała się w mediach, to z całą pewnością jest to przede wszystkim ich dramat, ich tragedia i strata, z której nigdy się nie otrząsną. W trakcie trwania postępowania przygotowawczego Jakub został zbadany przez biegłych psychiatrów, ale nie doszukali się oni u niego żadnej choroby psychicznej. Jasno wydali opinię o tym, że w trakcie popełniania zbrodni był poczytalny. Zwrócono jedynie uwagę, że występują u niego zaburzenia adaptacyjne, które w dużym skrócie wywołane są długotrwałym stresem, a emocje wywołane tym stresem są reakcją na na przykład nową sytuację życiową, która okazała się być zaskoczeniem czy też przerastała możliwości emocjonalne tego młodego człowieka mogą mieć różne objawy, ale często wśród nich pojawiają się ograniczenie kontaktów towarzyskich, napady lęku i zaburzenia nastroju. Pojawiają się także objawy somatyczne lub strach na przykład przed odrzuceniem przez bliską osobę. W mediach pojawiły się informacje, że w areszcie Jakub podjął próbę samobójczą, przez co służba więzienna musiała nad nim czuwać oraz Osadzono go w specjalnej, monitorowanej celi. Jakub wyraził przed sądem skruchę i przeprosił rodzinę Ani oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Mówił między innymi: Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co zrobiłem, że zabiłem człowieka osobę, którą bardzo kochałem. Sąd okręgowy skazał Jakuba na 15 lat więzienia. I łączną sumę zadośćuczynienia wobec rodziców Ani oraz jej rodzeństwa na kwotę 650 tysięcy złotych. Od wyroku odwołała się prokuratura, rodzina i obrońca, jednak sąd apelacyjny wyrok podtrzymał. Obrońca chciał również kasacji wyroku, ale sąd najwyższy oddalił tę kasację, uznając ją za oczywiście bezzasadną okolicznościami łagodzącymi, które wpłynęły na tak niski wyrok sądu, był między innymi wiek sprawcy, bo w momencie popełnienia czynu Jakub miał 21 lat i nie miał wcześniej żadnych konfliktów z prawem. Ponadto podjął współpracę z policją i wskazał miejsce ukrycia ciała dziewczyny. Do popełnienia zbrodni Jakub przyznał się już tuż po swoim zatrzymaniu, chociaż nie miał jeszcze wówczas postawionych żadnych zarzutów, a policja nie miała niezbitych dowodów na to, co rzeczywiście stało się z Anią, dlatego jego przyznanie się do winy uznano za szczere i spontaniczne. Opowiedział ze wszystkimi szczegółami o tym, co się stało, sam wskazał miejsce ukrycia ciała. Do samej zbrodni doszło też pod wpływem silnych emocji. Mężczyzna nie planował jej wcześniej nie był w stanie nawet określić, co dokładnie czuł, kiedy zabijał Anię, ani kiedy grzebał jej ciało. Uważał, że ją kochał i to właśnie z miłości ją zabił. Rodzina nie była zadowolona z tak niskiego wyroku, ale twierdzili, że tak naprawdę żadna kara nie zwróci życia ich ukochanej córce i siostrze. Na grobie Ani widnieje napis: Zniknęłaś nam z oczu, lecz nigdy z serca. Młoda, ambitna dziewczyna straciła życie, ponieważ zazdrosny chłopak nie mógł się pogodzić z rozstaniem. Ania mówiła koleżankom o tym, że nie jest szczęśliwa z Jakubem, ale nie zwróciła się o pomoc do dorosłych. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, nie wahaj się zwrócić z prośbą o pomoc do rodziców, nauczycieli, do policji. Pamiętaj, że jeżeli uważasz, że twój partner jest w stanie cię skrzywdzić, jeśli się go boisz, a znajomi nie wierzą w to, że on może być agresywny, bo przecież na co dzień wydaje się być bardzo miły, to nie próbuj nikomu udowadniać tego, że twój partner jest agresywny. Nie prowokuj go. Po prostu odejdź, nim będzie za późno, bo twoje bezpieczeństwo, a nie opinia innych, powinna być dla ciebie najważniejsza. To wy żyjecie z tą osobą i to wy znacie jej prawdziwą twarz, a nie znajomi, którzy widują was uśmiechniętych i wesołych, nie wiedząc bardzo często o tym, co naprawdę kryje się za uśmiechem. I to już wszystko w tej sprawie, bardzo wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka, na następne zapraszam Was już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć.